Szczęść Boże, witajcie. Jarosław Stuliński, jezuita. Zapraszam Was do krótkiego komentarza na temat niedzielnych czytań, niedzielnej Ewangelii. Pomoże nam w tym tablica dzisiaj. Otóż Jezus. Ja wiem, nie umiem rysować, ale to nie przejmujcie się tym. No i my wszyscy obok. Nas jest dużo. Wszyscy ludzie na całym świecie. Naprawdę nas jest dużo. Widać ludzi? Widać. Jezus we wszystkich właśnie fragmentach Ewangelii, gdy mówi do apostołów, mówi o jedności. Mówi o tym, że jedność będzie zagrożona. Mówi o tym, żeby między nami, ludźmi na całym świecie, ta jedność panowała. I bardzo mu na tym zależy. Na takich bardzo mocnych momentach, kiedy jest zagrożone jego życie, modli się dalej o tę jedność. Czy zobaczcie, że Jezusowi zależy bardzo na jedności. A w czasie niedzielnej Ewangelii usłyszymy coś bardzo dziwnego. Jest to końcówka 10 rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, kiedy następuje wybór 12 apostołów, a potem Jezus daje im konkretne wskazówki i na sam koniec dodaje: nie myślcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. Przyszedłem poróżnić syna z ojcem, córkę z matką, a synową z teściową. Nie przyjaciółmi z człowieka staną się jego domownicy. Tego fragmentu nie usłyszymy. Usłyszymy to, co jest dalej. Jeżeli kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Podobnie jak ktoś kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Kto nie bierze swojego krzyża, nie naśladuje mnie, nie jest mnie godny. Ten, kto znajduje swoje życie, straci je. Ten zaś, kto traci swoje życie z mojego powodu, znajdzie je. Czyli zobaczcie. Z jednej strony Jezus mówi o jedności. O jedności i tak bardzo mu na tej jedności między nami zależy. A z drugiej strony w tym jedynym fragmencie w Ewangeliach słyszymy o tym, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie podział. Podział między nami. Przede wszystkim podział w rodzinach. I tu nas będzie bolało. Bo przyjdzie taki moment, kiedy mąż z żoną, rozmawiając na różne tematy, dojdą do takiego momentu, kiedy będą musieli podjąć decyzję. Ja albo Jezus. Kiedy dzieci rozmawiają z rodzicami, przyjdą do takiego momentu, kiedy będą musiały wybrać, bo ktoś ich postawi przed takim wyborem. Słuchajcie, my albo Jezus. Rodzice z dziećmi, dziećmi z rodzicami, małżonkowie między sobą, sąsiedzi między sobą. Zobaczcie, że i wtedy my się nie zgadzamy. Dlaczego? No bo Jezus mówił, żebyśmy byli jedni. Jezus mówi o tym, żebyśmy byli szczęśliwi. No i jak Jezus jest tak dobry i ciągle mówi o tej jedności, czyli jak będę dalej z dziećmi, dalej z żoną, dalej z... można stworzyć kogoś tam dalej, to znaczy, że Jezus tego pragnie. Tylko, że przy tym mówieniu jedności Jezusowi bardzo na tym zależy. Tylko, że jest taki moment. I będzie taki moment. I może, że będzie, i może już był w Twoim życiu taki moment, kiedy trzeba było podjąć decyzję. Jezus chce, żeby rodziny były całe. Jezus pragnie tego. Jezus chce, żeby wszyscy chrześcijanie na całym świecie byli razem. Chce, żeby wszyscy ludzie na całym świecie byli razem. Żeby ich łączył On. Tylko, że jeżeli na swojej drodze spotkasz człowieka, który każe Ci wybierać między Nim a Bogiem, pytanie, kogo wybierasz, że wybierzesz. I o tym dzisiaj Jezus mówi. O tym Jezus mówi w tej Ewangelii, że będąc Jego uczniem, będąc z Nim w jedności, możesz być postawiony przed taką sytuacją, kiedy będziesz musiał wybrać. I to nie jest tak, że my na pewno staniemy przed taką sytuacją, bo raczej nie. Ale co zrobisz, gdy ktoś Cię postawi? Czy kiedykolwiek pokłóciłeś się z drugą osobą Jezusa? Czy kiedykolwiek Jezus był powodem kłótni? No to, że powodem kłótni są pieniądze, że są relacje, to, że jest praca, to jest czas albo brak czasu, czasami teściowa. Ale czy pokłóciłeś się tak naprawdę z drugą osobą o Boga? I na czym polegała ta kłótnia? Czasami, będąc w kancelarii, gdy rodzice jakiegoś dziecka przychodzą, żeby to dziecko zapisać, żeby kiedyś je tam ochrzcić, zadaję proste pytanie, gdy pytam o chrzestnych. Pytam się, czy to są dobrzy chrzestni. Oczywiście zawsze to są dobrzy chrzestni.
Ale pytam się wtedy, czy zgadzają się na to, że ci chrzestni wtrącali się w wychowanie dziecka. Czy zgadzają się na to, żeby ten chrzestny, chrzestna, matka, ojciec, żeby się wtrącali w religijne wychowanie dziecka. Czyli na przykład, że przyszli do rodziców i zapytali, czy uczęszczają z dzieckiem na mszę świętą, jeżeli nie, to ich ochrzaniają. Pytając się o to, czy dzieciak się modli, czy rodzice się modlą z dzieciakiem, przychodzą i ochrzaniają. Zawsze jest szok tych rodziców, tego dziecka, że w ogóle ktoś zadaje im takie pytanie. No bo jak ktoś może przyjść do mnie i zwrócić mi uwagę, no właśnie, drogi chrzestny, droga chrzestna, to jest twoje zadanie. Przy chrzcie obiecałeś, że to będziesz robić. Może nie ma tam takiego zrodu, że będziesz wrzeszczeć na rodziców dziecka w sprawach bożych, ale to jest twoje zadanie. To jest zadanie każdego z nas. Dlatego też, gdy Jezus mówi o tych podziałach, one są tylko wtedy, kiedy przychodzi egoizm. Te podziały, które przychodzą, to są wtedy, kiedy ktoś jest dla mnie ważniejszy niż Jezus. I zobaczcie, że gdy my myślimy o Jezusie, to nie ma żadnego problemu. Jeżeli mąż i żona myślą o Jezusie, nie ma podziałów. Jeżeli rodzice i dzieci myślą o Jezusie, nie ma podziałów. Zobaczcie, kiedy robi się podział. Kiedy jedna ze stron zapomina o Bogu. I wtedy bardzo często ta druga jest zostawiona przed wyborem. Jezus, Bóg albo ten drugi człowiek. I co wtedy? Czasami mylnie nam się wydaje, że Jezus chce tego, żebym był z tym człowiekiem. Czasami sami się nieraz na to godzimy. Czasami ktoś podejmując decyzję, czasami nas się radzi. Ja czasami mówię, ja wiem, że to jest twój wybór. Jakikolwiek nie podejmiesz, Bóg będzie z tobą. Ale zobacz, że ty tą decyzją sama się zamykasz na pewne sprawy. Sam się zamykasz. To nie Bóg cię odrzuca. Zobaczcie, że my bardzo często sami to robimy. I co teraz? Jakie zadanie na ten tydzień? Przede wszystkim zobacz, czy byłbyś się w stanie pokłócić drugą osobą Boga. Czy jest to dla ciebie tak temat, tak ważny, że byłbyś w stanie to zrobić? Czasami rozmawiam z różnymi kobietami. Usłyszałem takie rozróżnienie na kłócenie się z powodem i bez powodu. Zobaczcie, że my potrafimy się kłócić z drugim człowiekiem bez powodu, o pierdoły, a w sprawach najważniejszych, a tym powodem jest Bóg, unikamy tematu. Wręcz przeciwnie, staramy się robić wszystko, żeby to nie był temat powodów do kłótni. Kłócimy się o Kościół, kłócimy się o księży, kłócimy się o pieniądze, kłócimy się... To zadaję na ten tydzień. Zobacz, jak wygląda w twojej rodzinie relacja twojej rodziny z Jezusem. I może czas, żebyście usiedli i pokłócili się między sobą o to, jak ta relacja wygląda. Miłego kłócenia się, ale pamiętajcie, że w kłóceniu najważniejsze jest godzenie, bo o to wszystkim chodzi. Z Panem Bogiem i dobrego tygodnia.